Znam, cześć. Bo ja chodzi o normalnej szkoły, nie? Ty też normalnej szkoły? Byliście trochę lepsi. To jest tak, że wiesz, jak szkoła jest przeciwko sportowi, to nie chcesz zrobić. No, to ciężko, nie? Tak, tak samo ten. A potem poszedłem do liceum, bo ja mechanik samochodowy jestem, nie? Ale nic nie wierzę. Dla zawodówce. Ale już potem nie miałem propozycji, żeby iść dalej gdzieś coś, jak w technikum coś robić. No. Ale mówię, to się nie da pogodzić tak do końca. Nie. A powiedz, ile ty ważysz, kurde? Ja? 53,5 teraz. 53,5, tak? A wzrost masz 70? 170. 70. 3,5, kurde. Ja mam no, musimy być później. Nie, niestety. No kurde, jak ja bym tam taki klocek wyszedł. To nie polecisz. To wałem sobie, na Olimpiadzie. Ale ty jesz coś po tych zawodach i zrzucasz, ty trzy trzymasz cały czas? W zawodach to z kilo półtorej się zrzuci. Wiem, ale mówi o tym, że na przykład masz koniec sezonu. A, no to tak. Tak? I rzucasz potem. A jak rzucasz? Jedzenie to tylko? Nie, no bieganie? Jedzenie i bieganie wieczorem przed snem, nie? Żeby już nie jeść na noc. To ile rzucasz, tak? Czasem 3, czasem 4 kilo. A, to tam pikuś jeszcze. Nie, więcej nie, to... My są tak wychudzeni, że to już jest ciężko zrzucić, nie? Ale chyba nie ma sensu się tak ja tak myślę, że aż tak żyłować się, nie? Bo jednak igrzyska są w przyszłym roku. To jest tak, że jest strasznie, kurczę, się zrobił ten sport popularny i jest taki, wiesz, napór, związku wszystkiego, że to naprawdę jest takie obciążenie, że głowa boli, nie? Ja czasem to bym się faktycznie chciał gdzieś odciąć, pojechać się na spokojnie gdzieś trenować, żeby mi dali święty spokój. Ja na przykład, wiesz, ja to mam pół biedy, bo ja tam tak nie jest dysyła popularna, czy ja nie jest taki popularny, ale tak jak mówisz, że gdzieś tam coś nie idzie, ja się zamykam, mnie tam nikt nie tyka, nie? Wiesz, tak się mnie pytałem, czy skoczy. No pewnie, żebyś się skoczyło, nie? Po kolei jakbyś szedł, kurde. Nie mówię, że tam jakiś sposób super. Ile wylecicie nad tą bólą, tak plus minus, nie? Na takich normalnych tych skoczniach, takich tak jak tutaj za kopcu, nie? Znaczy nad bólą to nie lecisz wysoko. Raczej jest później jest takie przewyższenie zaraz za bólą. Za bólą. No, to tak 3-4 metry. No. Bo no, tak, ja to samo. Mamucie to tak 11 to może. No, to fakt. Bo tak, Januszka, ja robię... Elementy się robi na drążku, to nam 6 metrów nad podłożem, nie? Czy tam na skoku to 4,5 metra nad podłożem, nie? No to tak ja mówiłem, zawsze porównywałem, ja mówię, no to jest może trochę niżej niż u nas, znaczy wyżej niż u nas, ale mówię, to nie jest znowu tak, bo wszyscy mówią, o, z góry, nie? Wiadomo, że robi wrażenie, kurde, ale... Ty tutaj musisz na siebie raczej bardziej polegać, my na nartach, nie? Nas nart nie jestem, bez narty nie szło, no szłoby lecieć, ale może byś nie wylądował, to jeszcze, no, nie dałbyś rady się tak dochylić, no. Mógłbyś lecieć jakoś pionowo, ale nie tak. Jednak narty robią ci ten opór, nie trzymi. Ale dla ciebie, po świat, to już teraz wiesz. No. Tyle, co się nawygrywałeś. To są zawsze igrzyska i mistrzostwa świata. Nie? Ale jednak wiesz, no, jest to jakaś satysfakcja, nie? Że jeszcze robię to, czyli... A ja robię jeszcze? No nie robisz, stoisz. No teraz, gdzie jak robić? Lewej róbek. No, a jak nie wyskoczy? Nie ma. Ja nie umiem się z tego odbić, nie?